Siemano i dzień dobry, tu Wysoki Niski, wasz fotograf. Rafał jest na czacie, jeszcze jakieś trzy osoby, które się nic, ale nic nie odzywają. Dobra, niektórzy byli, nie wiem, czy ktoś tutaj z trzech zgromadzonych, czterech osób był dzisiaj w nocy. Dzisiaj w nocy odrabiałem pierwsze zdjęcie z sesji z Mercedesem 300 SE, któremu zrobiłem chyba 34 zdjęcia. W sensie zrobiłem te zdjęcia, mnóstwo, ale z tego mają wyjść wiadomo 3-4 obrazki. Technika malowania światłem, czyli biega się, przepraszam, ze sprzętem oświetlenia wokół malowanego światłem obiektu po to, aby go wypięknić. To kąt ujęcia samochodu. Jeszcze nigdy nie fotografowałem samochodu pod takim kątem z malowaniem światłem, żeby go fotografować z góry. Są pewne kąty... Może teraz będzie lepiej słychać, dawaj znaka. Teraz muzyka jest już przyciszona, powinno być już lepiej. Są kąty fotografowania samochodu, przy których robi się łatwiej, są kąty, przy których robi się trudniej. Wczorajsze zdjęcie to było to, które oświetlić najłatwiej jest. Jak samochód jest pod takim kątem postawiony, to jest trudniej i podejrzewałem, że jak będzie od góry, to będzie jeszcze trudniej. A okazuje się, że wcale nie jest aż tak, jakby się to wydawało. Dobra, widzę, że problemy dźwiękowe aktywizują czata. Ale już jest wszystko poprawione, więc powinno być ok. Przenosimy się zatem do Lightrooma. W Lightroomie są już wszystkie zdjęcia wgrane. I możemy sobie je podejrzeć oraz wybrać. To jest wszystko, co zostało zrobione. Przejeżdżam do pierwszego i selekcjonuję obrazki. Aj, aj, aj. Za daleko poszło. Tutaj na przykład ważne było dla mnie, żeby wymalować blik do samego końca samochodu. Zobaczcie, że przy pierwszym przejściu w ogóle... Aha, to przejście było jeszcze co innego robiło. Ale ciężko zwykle jest tak zrobić, żeby do samego kuperka linia poszła i trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, w którym będzie można to zrobić. Na tym ujęciu się na przykład udało, na tym się udało tak mniej. Więc zostaje to. Aha, tu jest jeszcze więcej tego blika. Okej, okay, więc to też wpadnie. Zobaczymy potem, co z tego wyciągnie. Aha, nie. Będzie to. Tutaj jest blik pociągnięty od początku do końca. Tu zdaje się chodziło. Dobrze jest pamiętać, co się po co robiło. Tu zdaje się chodziło o tą krawędź. Ale od góry będzie wygodniej, bo teraz światło nie najeżdża na samochód, więc to zdjęcie będzie łatwiejsze do wykorzystania. No tu jest ciekawe zjawisko znowu. Każdy samochód jest trochę inny, każdy ma trochę inny kształt i dziwne rzeczy się z tego robią. Tutaj lampa była w miarę równo przeciągnięta po prostej linii. No ale tak, idzie po szybie sobie ta linia wtedy tak. Tutaj się zakrzywia w zupełnie inną stronę, a po drodze jest jeszcze takie wybrzuszenie na masce, które powoduje, że jeszcze inaczej się to światło odbija i jest taki dziwny zygzak. Nie bardzo wiem, jak to opanować.
nie bardzo wiedziałem, jak to opanować, no i teraz się będzie trzeba zastanowić, czy tego zdjęcia użyć, czy nie. Teraz doświetlany jest front. Na tym ujęciu z kolei bardzo mi się podobają te bliki, które powstały sobie tutaj, na kloszach. Dodają takiej przestrzenności. I tu ostatnie zdjęcia służą do tego, żeby doświetlić samochód bez tworzenia już blików, tylko żeby po prostu doświetlić samą karoserię. No i okej, zobaczymy, czy to wszystko wystarczy. Na początek odszumianko. No i okej. Tyle wystarczy. Synchronizuję to na wszystkie ujęcia. I robię eksport. Na czas eksportu jeszcze na chwilę Wam wyłączam podgląd. W czasie, jak się będzie eksportowało, to zobaczę, co piszecie na czacie. A na czacie nic na razie nie piszecie. Kuba mnie upomina, żeby nie zapomnieć później włączyć. Tak, od razu jak to zrobiłem, to sobie o tym pomyślałem. Może będzie lepiej. Dzisiaj jest do sklepienia. Kuba, rozumiem, ty byłeś w nocy dzisiaj. Pamiętam, że było mocno niefartownie pod tym względem. Dobra, 64% się już wyeksportowało. Już albo dopiero. Zależy, jak na to patrzeć. Był Kuba. No dobra. Więc odpalam już sobie fotochłopa. Jeszcze tutaj na razie nic nie ma, co wy musicie oglądać, więc nie, proszę się nie martwić za nadto.
Teraz wrzucam wszystkie zdjęcia do jednego projektu, żeby na warstwach to było. W sensie z każdego zdjęcia robię warstwę. Ach, mamusia dzwoni. Jestem na żywo na YouTubie. Czy teraz jest potrzeba, żebyśmy coś gadali? Dobra, jestem z powrotem. Aj! Dobra, to jest to samo. Coś mi się flej dzisiaj ten komputer mocno. Czy wczorajszy live można obejrzeć? Kuba, jak masz linka do wczorajszego live'a, to możesz obejrzeć. Linka możesz znaleźć na grupie Pytajniki Fotografa albo na moim facebookowym fanpage'u Wysoki, Niski, Dobry Fotograf Warszawa. Zapraszam. Teraz się upewniam, czy widzicie. Widzicie wszystko, co ma być widoczne. Co jakiś czas muszę sprawdzić. Na razie też jeszcze z poziomu kanału można znaleźć zapis wczorajszego live'a chyba, ale to też nie będzie po wsze czas. Zapisy live'ów chowam, żeby można było znajdywać też normalne odcinki. Okej, więc to są wszystkie zdjęcia, które są, znaczy w sensie są tutaj już teraz wrzucone. I na sam początek, no to jest jakieś tam bazowe zdjęcie na dole, a właściwie to powinno być na samym końcu. To je przerzucam na górę. To powinno być na końcu, bo to jest jedno z tych zdjęć, które służą wypełnieniu światłem jakby samochodu, a nie robieniu blików na nim. A ja tak wolę zaczynać... Właściwie nie wiem, czy to jest konieczne, żeby tak robić, ale wolę zaczynać od tych zdjęć, na których są bliki, a potem już do tych blików dopełnić ewentualnie trochę światełkiem. W odwrotnej kolejności jakby się tu powrzucały te zdjęcia. To są wszystkie te, które tutaj teraz widzicie, to są te z zamiarem tego, żeby po prostu naświetlić lakier, żeby był jaśniejszy. Okej, dobra. To załóżmy, że to będzie pierwsze zdjęcie. Na nim, o, tu jest jeszcze coś do wywalenia na nim. No i tak, na razie wywalam takie ewidentnie niepotrzebne rzeczy z tych zdjęć i ustawiam krycie na jaśniej po to, aby zobaczyć z grubsza, co tam z tego wychodzi po złączeniu. A potem do pieszczanko.
No i tu niby się fajnie ten bok oświetlił, o ta część, ta maska, ale jest już całe mnóstwo jakichś pasów na szybie i trzeba się zdecydować, który ten pas zostaje. Chyba, że po dojściu większej ilości tych pasów zacznie to wyglądać spoko, ale na razie jakiś taki dziwny Y wyszedł. No i trzeba będzie część tych blików chyba stąd wywalić. No ale to później. Robi się tego za dużo. Powoli. Kubo, jeszcze ogólnie a propos wczorajszego materiału. Dla mnie to było spoko bardzo, że byliście wszyscy i na koniec tam dużo jakiegoś takiego kopania mnie w tyłek nastąpiło, które miało służyć do tego, żebym zrobił coś więcej. I to było naprawdę spoko. Dzięki temu, co się tam wydarzyło na koniec, wyszedłem z jakiejś takiej strefy komfortu. Zrobiłem więcej niż bym zrobił, bo ja mam takie podejście do obróbki, że staram się, żeby tam tego zbyt wiele nie było. Bez jakichś takich dziwnych fikołów, wolę, żeby wszystko było zrobione na planie. No a tutaj zmotywowaliście mnie do zrobienia rzeczy, które, no, które można było poprawić. Ciekaw jestem, czy też coś takiego się odbędzie. Więc w tym momencie było tak, że też dla mnie to, że wy na to patrzyliście, było też dla mnie jakąś dodatkową warstwą edukacyjną. No, tutaj się zaczyna dziać to, co nie przepadam w malowaniu światłem, kiedy mi się dzieje, że jest tych świateł za dużo i będzie trzeba wybierać, które zostawić, a które wywalić. Bo ewidentnie tutaj będzie trzeba części się pozbyć. Jest tego bardzo dużo i będzie się ciężko zdecydować, które mają zostać, które nie, bo to można przeglądać w różnych wariantach. No ale na razie, tak jak jest teraz, to za dużo tego wszystkiego. Ewidentnie za dużo jest. A jeszcze ile przed nami tych warstw? Dlatego też te bokiem się fajnie fotografuje, bo tam jest mało tych powierzchni do wyświecenia wtedy. Załatwia się to kilkoma zdjęciami i nie ma potem tego problemu, że jest tak potwornie dużo tego wszystkiego. Jest łatwiej dużo decydować. Jakieś łaty się teraz zaczynają robić. Tu mamy takie przejście pomiędzy jednym miastem a drugim miastem, no to tak też nie może być.
Co ciekawe, z tej warstwy to miało służyć do doświetlenia wszystkiego, ale właściwie najbardziej podoba mi się blik, który tu powstaje na masce i ten blik absolutnie musi być. I to będzie chyba trudno wyrysować. Zostawić w sensie, żeby sam blik był. No dobra, to na potem. Tu się lusterko ładnie wyświetla po boku od tego. Dobra, to też na potem zostaje. No i teraz mam taki problem, że się trzeba zastanowić, od czego się w ogóle zabrać. Najpierw była robota mechaniczna, teraz już staje się bardziej kreacyjnie. Dobra, stąd zostaje wszystko. No z tego zapamiętałem sobie, że nie chcę tego blika na szybie, więc już go mogę wywalić od razu. Nad resztą trzeba się będzie zastanowić. Ten na masce też taki średni. Tak orientacyjnie zobaczę, co się tu dzieje, jak się go wywala. Nie. To też wygląda B. Chyba, że gdzieś tutaj jeszcze na środku się... Ojejku, przepraszam, gdzieś później jakieś światło pojawia. Trzeba pamiętać, co jest na tych wszystkich zdjęciach. Pojawia się, ale znowu z blikami. To z kolei psuje strasznie wszystko. Z tego to chyba tylko grill przyjdzie.
to zostawię. To chcę, żeby tu było. To też. To. Mamy świąteczny nastrój, możecie się poczuć w sierpniu, jakby była gwiazdka. Przynajmniej ze sprawą muzyki. Szukam teraz tego jeszcze, gdzie tutaj się pojawiał taki blik i się zastanawiam, czy to jest potrzebne w ogóle w takim razie. Ach, tu był. W sumie to ten blik nie jest potrzebny, bo tutaj jest bardzo ładny cieniem, ładnie cieniem z kolei poleciany. No dobra, tylko ta plama tu jest cały czas brzydka. Stąd przyszło. Tu jak się maskę wyłączy, to się z kolei ten mas pojawia. Jejciu! Znowu trzeba będzie coś kombinować dziwnego, żeby się tu jaśniej zrobiło. Tak też nie może być. Chyba, żeby to zostawić. Chyba będzie trzeba to zostawić. Gdzieś tu potem rozmazać to wszystko. O. Już mi się nie podoba to zadanie, które jest przede mną. Znowu będzie trzeba wychodzić ze strefy komfortu. I tu jeszcze kierowca się załapał niechcący. Już go nie ma. Teraz chciałem sobie wyłączyć te warstwy, które widać, żeby widzieć tylko tą jedną, ale to zapominam, co było włączone, która była dodana, a która nie. Jak to zrobić? Zgrupuję może te warstwy, które widać.
Kurczę, tego wszystkiego jest tak dużo, że mi się miesza. Dobra, teraz trzeba znaleźć tą warstwę, przy której właśnie grzebałem. O, proszę bardzo, jest. Nie, to nie ona. I teraz, zaraz, teraz jest zniknięta. Szaleństwo. Wczorajsze zdjęcie było dużo łatwiejsze. Zaraz, całkiem zniknęła? Gdzie ona jest? O, jest! Aha, nie, zaraz, tu się coś poprzestawiało. Dobra, już wiem, co tu się wydarzyło. Po prostu tamta warstwa zniknęła teraz niechcący. Ojejku, okej. To teraz tak, te wszystkie znikają. Tak, Festo, miałem zrobić odcinek o fotografii odworkowej. O, Krizu przyszedł. Krizu, to specjalnie dlatego, żebyś mógł wstać o tej porze. Bartosz pisze, że zamiast rozmazywać, można przyciemnić warstwę. A, kurczę, nie wiem dokładnie, o której części mówisz. Nieruchomości się łączy ze mną w bólu. A propos połapania się, co jest co. To jest to rozwiązanie zagadki. Dobra, może by to... A może by to Content Awarem polecieć w ogóle? Może się samo zrobi? Tak sobie, i to jeszcze dziurę przekopiowało. Nie, tu jest dziura. Ja tu zrobiłem dziurę, jejku. A, jeszcze większa dziura. O masce, gdzie jest jaśniejsza i ciemniejsza strona. No tak, możliwe, że rozjaśnianie, przyciemnianie też da, ale to nie do końca z czego jest tam przyciemniać i rozjaśniać, bo to chodzi o to, gdzie zostało tym światłem poleciane. Wydaje mi się, że no, trzeba będzie jakby przekopiowywać światło, bo problem jest taki, że tutaj na tych warstwach jest to światło zostane, to żółte takie, no a dorysowane jest tylko to białe, to doświecone, więc żeby tam zrobić jaśniej, a no nie wiem, czy to będzie tak łatwo, bo znowu się rozjaśnią rzeczy, które by się miały nie rozjaśniać, poza tym to żółte się też będzie rozjaśniało, a chodzi o to, żeby to tym białym światłem było zrobione.
nie pójdę w tę stronę. Dobra, zobaczymy co wyjdzie. A, dobra. Jadę z ręki. A, i kopiuje się coś, co się ma nie kopiować. No dobra. Udało się. Potem będzie chyba trzeba ten blik jeszcze trochę złagodzić. Tutaj przyciemnić. Ach, i kolejna rzecz, której się trzeba pozbyć. Jaki brzydki maz. Nie może być tego maza. To jest ta warstwa, zdaje się, która wpuszcza... Jejku, niedobrze już teraz nie pamiętam, po co ona robiła, ale to jest chyba ta warstwa, która wpuszcza tu światło i był problem taki, że ona za mało sięga. Sru, polecę ją teraz trochę pędzelkiem jeszcze. Da się do siebie przyczepić w ogóle? Da się, dobra, to tak będzie zrobione, że ją potem przyczepię jedną do drugiej. A, Rafał pyta, czy będzie coś o astrofotografii. Wiesz co, nie sądzę, bo to jest jedna z nielicznych dziedzin fotografii, o których w ogóle nie mam pojęcia. Więc niespecjalnie, znaczy w ogóle nie jestem kompetentny, żeby o tym gadać. Tak jak o wielu różnych rzeczach mam coś tam chociaż do powiedzenia, nawet jak powiedzmy, często się zdarza, że nawet czegoś nie robię, ale coś tam wiem na ten temat. To w przypadku astrofotografii to tylko tyle, że wiem, że to jest bardzo skomplikowane. W sensie takim, że no mam pojęcie, że astrofotografia to jest coś, co co wykracza jakby mocno też poza, znaczy, nie wiem jak to nazwać, wiedza, która jest potrzebna do tego, żeby to robić, przynajmniej tak w moim mniemaniu, wykracza mocno poza fotograficzną wiedzę, albo jest jakąś wiedzą fotograficzną turbo z wyspecjalizowaną. Bo tak jak na przykład to, co ja teraz robię, o, ostatnio rozmawiałem sobie z koleżanką, która fotografuje kosmetyki. No i tak gadaliśmy trochę o tych samochodach i o tych jej kosmetykach i tak ona sobie tak patrzy, że właściwie to co tutaj robimy, to jest to samo. Tylko tyle, że no, samochody są większe. No i oczywiście no, tam jakieś, no, nie układa się owoców obok samochodów, nie? Ale sama technika tam, jakiś taki ogólny temat, jak to tam poświecić czy coś, to jest to na tyle podobne, że robiąc jedno, można mieć jakieś pojęcie, jak robić drugie. Ups. No natomiast astrofotografia ma potwornie dużo jakichś takich rzeczy, które są wyspecjalizowane dla niej. Dużo trzeba, myślę, też wiedzieć o astronomii wtedy. No chyba, żebym znalazł kogoś, kto by coś miał do powiedzenia na ten temat mądrego i jakbym po prostu mu dał jakąś przestrzeń do tego, bo inaczej nie wyobrażam sobie takiego odcinka. Niż po prostu dać komuś przestrzeń do gadania. Jejku, ale będzie pierdzielenia przy tym zdjęciu. Kurczę, nie lubię tych zdjęć pod skosem, bo zawsze z nich jest potem całe mnóstwo jakichś dziwnych problemów.
Przy tych bokiem jest super łatwo. No ale muszę się jakoś ich nauczyć. Teraz się zastanawiam, a może by robić zdjęcia tylko bokiem? Ale się uświniło wszystko. To wyciągam z grupy. O, co zrobiło się? Nic się nie wyciągnęło. Tak, wyciągam z grupy, bo grupa jest po to, żeby można było wyłączyć te dwa zdjęcia z reszty, które są widoczne i żeby się nie pomieszało to, co było wyświetlone i nie. Dobra, bo chcę podglądać, jaki to ma efekt razem, te wszystkie działania, razem w kontekście tego wszystkiego, co jest. No teraz tak, co ja robię? Sprzątam z tego zdjęcia, które jest teraz widoczne, to co jest ten syf, który był tu na masce i te bliki, które są niepotrzebne i chciałbym przeciągnąć jakby tą jasność trochę bardziej w tą stronę. Ktoś mi tu podpowiadał, żeby po prostu jaśniejszą tą warstwę zrobić. Ja nie jestem co do tego przekonany, no ale może by spróbować. Dobra, najpierw ten syf stąd wywalę. Znaczek się pojawia. Dobra, zobaczmy, co z tego wyszło. Tak średnio ładnie teraz tutaj to przeciągnięcie jasności wyszło, ale możliwe, że ono się już schowa pod tym, co tam jest jaśniej dalej. Aha, jeszcze się nie schowało. Dobra, ale już jest nieźle. Idzie to jakby w dobrym kierunku. Kurde, jeszcze trzeba pamiętać, w czym się dziurę robi. No dobra, okej. Jeszcze zrobię tak, jak proponowaliście przez... Aha, teraz by te warstwy dwie trzeba było połączyć, żeby je rozjaśniać razem. Ojejku. Obróbka pornografii może by miała wyświetlenie, ale trzeba by to robić na innym portalu, podejrzewam, Krizu. A po drugie, nie wiem, czy to jest coś, co tak naprawdę chciałbyś oglądać. Bo polega to na wyciskaniu ludziom pryszczy z tyłka generalnie. No.
Bartosz mówi, żeby przy zaznaczaniu, przy używaniu Content Aware najpierw zaznaczyć miejsce, narzędzie zaznaczenia, a dopiero później użyć Content Aware. Okej, okay. Sprawdzę potem jeszcze. I Festo mówi, że pod znaczkiem został mas. Jeszcze został? Chyba już nie. A trochę jest. Dobra. No i znaczek się upieprzył znowu. Dobra, zaraz to będę robić jeszcze. Ach, mówisz tutaj o tym odblasku, ale to... Nie wiem, ten odblask bym chyba zostawił. Myślę, że jest całkiem spoko. Też może nie. Dobra, do przemyślenia. To jest do przemyślenia, na razie jeszcze tą maską się trzeba zająć. Jejku, jakie to jest upierdliwe wszystko. A miało być tak prosto, miałem się pobiegać z kijkiem wesoło, radośnie i poświecić trochę i mieć piękne zdjęcia zrobione. A wyszło jak zwykle. O, jeszcze się teraz ten spryskiwacz kopiuje. Tego. O cholera, zachlapałem sobie, no to niedobrze. To teraz z stempelkiem trzeba będzie chyba jeszcze raz to wywalić, bo zachlapałem sobie lakierem jakby szybę. Aaaa, oddzielna warstwa do tego powinna być, do schowania tego tutaj odblasku. Ja pierdzielę. Dobra, jak już będę w ten sposób fotografować dla salonów Lamborghini, to będę zatrudniać retuszera. Ja, ile to jest roboty przy tym. Dobra, jeszcze raz. Najpierw małego zielonego pypcia wywalam. A teraz się tego pozbędę. Jeszcze raz, żeby myśleć na oddzielnej warstwie. Szacunek dla ludzi grafiki normalnie. I właśnie dlatego uważam, że wszystko lepiej jest mieć zrobione na planie, niż potem siedzieć godzinami i klikać w komputerze. Teraz to trochę na chama tu za bardzo wjeżdża. No i dobra, gotowa. Jest, myślę, spoko. Tutaj jeszcze trzeba zredukować trochę na dachu tego oświecenia. No i git majonez. Teraz jakiś brzydki tutaj mas jest na dachu. No ale zobaczymy, może potem da się to odczarować.
potem jeszcze jedno coś na dach świeci. Warto by te grupy było jakoś ponazywać. Testo pisze, że oprócz że przy obróbce zdjęć z przytulasami nie tylko mogłoby chodzić o usuwanie krasta, ale i o wydłużanie. No to może też. Wygiąłem koniec maski? Chyba nie. Zaraz sprawdzę. Cień z lewej strony. Jeżeli mówisz o cieniu tego słupa, który tam jest, to zostaje cień. Może, aha, a to co to? A to studzienka kanalizacyjna. Chyba, nie wiem, zresztą pomyślimy, ale myślę, że cień zostaje. Mi się tam podoba, że coś dzieje w tle. Ale na razie się nad tym w ogóle nie zastanawiam. Przyznaję. Czy kształt maski się wygiął? Nie, nie wygiął się kształt maski, jest okej. Tutaj trochę może jeszcze za dużo tego białego jest. Dobra, to jest ten... Gubię się znowu, co za co odpowiada. Ta warstwa odpowiada za tego maza tutaj. To jeszcze go trochę. Jeszcze go trochę skasuję. A, mnie teraz zeskizowało z tą maską. Ale nie, no maska jest taka jak była. A, tu jakby się trochę wygięła. No dobra, trochę się wygięła. Proszę bardzo, jest wyprostowany. Thank you.
No dobra, czas się zastanowić, co z resztą w takim razie. Nie podoba mi się ten blik tutaj. W sensie, że jest taki zygzak. Więc może i tego poszukam teraz. Tu jest. To co, znowu sobie to chyba wyseparuję gdzieś wyżej. Mówiliście, żeby z Content Towerem najpierw zaznaczać rzeczy, tak? Czyli co, żeby w ten sposób robić? No, ale nie jest teraz Content Tower. No dobra. Okej, okay, całkiem gitnie. Spoko. Podobowuje mi się. No dobra, przyznaję. Spoko to wychodzi w tym wypadku. No ale cały czas to przejście tu pomiędzy jednym a drugim jakieś takie złe jest. Nie podoba mi się to, co się tutaj dzieje. Dobra, chwileczkę sobie poczekajcie, ja wyskoczę na momencik, zostawię was może z jakimś hardbassem albo z tym dżinsikiem, ojejku, przepraszam, pójdę zobaczyć, po co mamuśka dzwoniła i za chwilę do was wracam w takim razie. Widzimy się za 5 minut z powrotem. O! Czuję się, jakbym sprzątał w szafie, grzebiąc przy tych warstwach. Zaraz wracam.
cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata. No i dalej się pozabawiamy. Okej. Nie podoba mi się cały czas to, co jest tutaj, ale nie bardzo wiem, co z tym zrobić. Teraz się zastanawiam, czy da się maskę na całą grupę założyć. O, da się, super. Ale nie w ten sposób na pewno.
nadal wszystko źle się robi tutaj. Mpraco pyta, co to za miejscówka. No tak, mogę powiedzieć, to nie jest sekret żaden. Zaraz pokażę na mapie. Mogę ci wysłać pineskę. To jest skrzyżowanie siódemki z trasą na Darzyn. To jest ten biały żwirek tutaj. Hop. Wydaje mi się, że jak wkleję teraz na czacie linka, to powinno się dać w to kliknąć. Zobacz sobie, czy wklikuje ci się ten link. Szukałem miejsca, gdzie jest jakiś nasyp, na który się można wdrapać i zrobić zdjęcie z góry. No i żeby była w jakaś w miarę neutralna przestrzeń. Nie udało mi się znaleźć takie miejsce. Swoją drogą, jak macie jakieś fajne miejscówki do polecenia, do fotografowania samochodów inne niż Stadion Narodowy i Most Poniatowskiego, to poproszę o pomysły. Warszawa, okolice generalnie mnie interesuje. W ogóle już pokomplikowało teraz. Nie wiem, chyba to będzie musiało tak zostać po prostu. Albo potem może jeszcze przy finalnym retuszu się spróbuję to jakoś porozmywać. To może będzie jakiś sposób, żeby to rozmyć. No dobra, to następne warstewki. Tu mi się nie podoba, że jest takie jasne bardzo. Znajdźmy, co za to odpowiada. Tym razem nie zadziałało to tak bardzo spoko.
Dobra, jest lepiej. No dobra, to kolejne warstwochy. Dobra, jeszcze raz.
Kurde, krzywe się zrobiło. Też B. O! Chyba jednak zostanie ta krecha. Mister Ziemniak pyta, czy myślę, że Nikon D5600 będzie ok jak na początek. Wiesz co, nie mam pojęcia, czym jest Nikon D6500, ale podejrzewam, że to jest lustrzanka, która ma możliwości po prostu ustawień jakichś manualnych oraz jakichś preselekcji, więc to sprawia, że tak. Tylko, że też jeszcze na pytanie, początek czego czasami? Jeżeli chcesz po prostu ćwiczyć obsługę aparatu i nauczyć się tych podstawowych jakby właściwości, czyli ogarnąć, jak działa przysłona, jak działają czasy naświetlania i inne tego typu siuwaksy, no to będzie spoko, no dlatego, że jest aparatem, w którym można coś poustawiać, po prostu. Kolejne aparaty dają ci po prostu czasami jakieś możliwości, nie wiem, a to coś lepiej w nich działa. No po prostu, no w jednych aparatach coś tam lepiej działa, w innych działa coś gorzej. I generalnie tyle, no nie bardzo można znaleźć aparat, który będzie zły na przykład na początek. Teraz tak przeklikuję, bo patrzę, co konkretnie robi ta warstwa. Dobra, i ona tak zostaje na tym poziomie, co jest.
No dobra. I to by było na tyle, myślę, że tak to zostaje. Teraz jeszcze tylko retusz jakichś pojedynczych pierdołek, które tutaj się dzieją. Możemy sobie to podejrzeć jeszcze od początku, co się tutaj wydarzyło na każdej kolejnej warstwie. Chyba, żeby tu coś jeszcze w tej grupie pierwszej pogrzebać. Oj. No to tak to zostaje. Jak ktoś ma jeszcze jakieś uwagi, to zapraszam. A teraz czyszczenie. Thank you.
No dobra, to by było na tyle. Ja jeszcze sobie w celach edukacyjnych, przepraszam, wrzucę zaraz zdjęcie na grupę Automotive Light Painting na Facebooku, którą polecam. Tam sobie można znaleźć całe mnóstwo różnych fajnych inspiracji samochodowych. Zaraz wam pokażę jeszcze szybko tą grupę. Grupa sobie wygląda w ten sposób. Całe mnóstwo ludzi wrzuca zdjęcia swoje furek, jedne bardziej udane, inne mniej, i można sobie pokomentować, powymieniać się doświadczeniami, co czasami jest pomocne, na przykład w dokonaniu jeszcze jakichś poprawek. Jak ktoś chce się tu dołączyć, to wrzucam to na czacie. Proszę bardzo, link na czacie. No i to by chyba było na tyle w takim razie na dziś. A zatem serdecznie dziękuję za uwagę. Patrzę jeszcze, ile czasu się zeszło. O, 2 godziny prawie. No dobra, bardzo wam dziękuję za uwagę. Do zobaczycha i cześć już wkrótce. Zostały mi jeszcze chyba ze 2 zdjęcia Mercedesa do obrobienia, więc też to pewnie zrobię przy was. Dzisiaj jadę jeszcze fotografować coś oldschoolowego, prawdopodobnie dużego Fiata, ale może coś innego. Pożyjemy, zobaczymy. A zatem do zobaczycha albo w czwartek, albo wcześniej przy obróbce zdjęć. Cześć!